każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy w oddziale Szczekociny u Krzysztofa Bociana. Witamy wszystkich hodowców. Witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. Panie Krzyśku, pierwsza relacja z Pana Gołębników. Dziś będzie można trochę porozmawiać o początkach hodowli i od tego chciałbym sobie zacząć, bo hodowla już kilka ładnych sukcesów ma za sobą, no ale wiadomo, że te sukcesy od czegoś się zaczynają. No dokładnie. Pierwsze lata lotowania, w ogóle pierwsze kroki z gołębiami, jak to się zaczęło u Pana? Pierwsze gołębie i pierwsze sukcesy. No pierwsze gołębie, jakie to były gołębie od mistrza okręgu Dąbrowa Górnicza, od takiego pana już nieżyjącego, pana Zawalckiego, to były głównie Ardeny i tam takie szpaki. No, dobre były gołębie na daleki dystans, co pozwoliłem sobie w 2010 roku być siódmym w Polsce z lotu Ostenda, lot narodowy. Natomiast za rok był lot też narodowy Ham. To była piąta seria w Polsce. Z tym, że wtedy akurat byłem w tandemie z moim szwagrem, Bladziakiem, Sławkiem. Byliśmy wtedy w tandemie. No ale mówię, tak, ta była hodowla bardzo mała, jeżeli chodzi o tego pana Zawalckiego z Dąbrowy Górniczej, ale bardzo dobra hodowla. Miał bardzo mały gołębniczek, 26 gołębi. Jak pojechałem po te gołębie, 26 tylko było gołębi i wszystkie zakupiłem. A wszystkie? Wszystkie, tak, wszystkie. No i ale w którym roku to było? To był gdzieś rok 2005-2006. Także no, to były takie pierwsze gołębie. Później może już szukałem lepszych gołębi, szybszych, że tak powiem. No i z na giełdzie tam taki mój kolega serdeczny, teraz chciałem go pozdrowić z tego miejsca, Radek mało lepszy. Kupiłem od Radka. Pozdrawiamy Radka oczywiście. Pozdrawiamy. Kupiłem taką parę, samica była z samczyk lub samica z Van Lunów, a ojciec był z Van Lunów, a samica była z Ostrowskich gołębi. Nie wiem, z jakiej ona dokładnie tam linii, ale od Ostrowskiego. No i nie wypowiem, bo z tych gołębi szybko mi się te gołębie zaczęły pokazywać, nawet na młode. Miałem chyba jako rocznego 16 w okręgu Kielce wtedy już właśnie po tych gołębiach. No i zaczęliśmy tam z Radkiem, że tak powiem, razem współpracować. Radek dużo jeździł tam do Malfreda Reimera. Tam dużo gołębi przywozili. Ja tam też od niego odkupywałem tych gołębi. No głównie deklaki tam były od Malfreda Reimera. Dobre gołębie. I powiem szczerze, w 2005 roku właśnie już z tych gołębi od Malfreda Reimera po jednej właśnie takiej samicy 170, to była tam Reimer miał taką bardzo dobrą parę rozpłodową, głównie dwóch samczyków, 1100 i 1070. No ja właśnie miałem córkę tego jednego z tych dwóch i wyhodowałem cztery właśnie roczne gołębie, gdzie z maratonów potrafiłby być, jeden był pierwszy i drugi trzeci na oddział, te gołębie. Roczne jaki? Roczne i to jeden miał nawet 12 konkursów. Naprawdę te gołębie jako roczne, naprawdę były bardzo dobre gołębie i szybkie gołębie, bo zdobywały czołowe konkursy.
Także i tymi gołębiami już wtedy wygrałem jako rocznymi. Na drugi rok już zdobyłem mistrza oddziału w Ostrzowa i kategorie też były bardzo fajne. No i po prostu takie pierwsze początki, że tak powiem. A później, no to wiadomo, te gołębie nie tylko od z tego źródła się nabywało, bo skąd tylko, wiadomo, że z internetu dużo gołębi się nakupiło. Też o nie powiem, bo odwiedziłem też Artura Pawelca i ja raczej jestem zadowolony od Artura, bo naprawdę co w późniejszym materiale powiemy o tym moim najlepszym lotniku. No tak, tu będziemy musieli trochę temat rozwinąć, bo to cała rodzina w zasadzie. Tak, Artur Pawelec kupił cztery takie późne gołębie, zamówione miał oczywiście u Gaby van den Abele, przywiózł je późną jesienią. No i właśnie jedno dziecko ja kupiłem, ale dopiero po roku, z tych gołębi, dopiero po roku, bo on gdzieś, Artur pożyczył tam komuś te gołębie, ale po roku czasu ja właśnie zakupiłem właśnie, to był po synie Jasona i dokupiłem właśnie u Artura Pawelca taką samicę właśnie z Hulikanów. I to właśnie tą parę tak złożyłem i naprawdę wydała mi super gołębie, które naprawdę do dzisiaj są najlepszymi moimi gołębiami na gołębniku, że tak powiem. Czyli Hurrikan razy van den Abele. Razy van den Abele, dokładnie. No. Także no i to jeszcze takie było moje szczęście w nieszczęściu, bo akurat ten u mnie ojciec, który jest na dzień dzisiejszy najlepszym rozpłodowcem, ja go dałem na wspólny gołębnik na miejską górkę. No i tam przed lotem finałowym na locie konkursowym się zawiesił i nie poszedł na lot finałowy. Ale też bardzo dobrze tam latał, bo nawet był raz 10, raz tam w 20 był, dobrze latał, tylko że właśnie na 5 chyba locie konkursowym się zawiesił. No ale wrócił po tygodniu i nie poszedł na lot finałowy. No i później wiadomo, miałem prawo pierwokupu tego gołębia, odkupiłem. No i to był mój strzał, że tak powiem, w dziesiątkę, bo no, nie ukrywam, jest mój najlepszy rozpłodowiec. No, naprawdę wydaje gołębie bardzo dobre i szybkie. No i co najważniejsze, wydaje sporo lotników. Tak. Bo jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać materiał, no to wymienił pan kilka gołębi. Kilka, które po prostu czołowo po prostu w kategoriach w Mistrzostwie Polski zdobywały czołowe lokaty. No. No w tym roku ten lotnik no to naprawdę no, jest wyjątkowo. Może właśnie na początku wspomnimy, bo on kapitalnie siadał i tak. Największym rozczarowaniem całego sezonu jest to, że jemu do kategorii I zabrakło 50 km. 50 km, gdzie on miał koeficjent 1,06 z trzech lotów, z tym, że no wiadomo, dwóch 500-ek, dwa razy pierwszy na oddział i z maratonu, gdzie siadł pierwszy na rejon. Na 8 tysięcy bodajże gołębi. I to był maraton dosyć wymagający. Wymagający, bo właśnie o to chodzi, że on siada, jeżeli jest tak powiedzmy maraton 10-godzinny, najmniej 10 godzin, gdzie jest lekko pod wiatr, upalnie, tak jest też porównywalnie, tak też z 500-ek siadł. Natomiast wiadomo, już jest lot z wiatrem, no to wiadomo, lot z wiatrem rządzi się innymi prawami. Ale też no. Sobie radził z też wiatrem. Siadł też 12, później jeszcze z drugiego maratonu w oddziale, też bardzo dobrze, ale to przewiało gołębie, bo tam była prędkość około 100 km na godzinę z tego maratonu, więc po prostu gołębie po prostu poszły akurat nie tym torem, co powinny, że tak powiem, no. Tak jest, ale generalnie ta rodzina cała, to ona właśnie takie loty lubi? Czy? Lubi właśnie loty wymagające, aha, gdzie prędkość jest tak powiedzmy 1100. No tak, bo tam też w lodowodzie przewijają się, tak jak powiedział ten gołąb, ojciec ma tam też Blixema van den Abele. Tak, tak. W rodowodzie, tak. No, jest, no tu jest, ale ja bym powiedział, że tutaj większość zasługi jest jednak Hulikana, bo te gołębie właśnie, te Hulikany, one lubią takie loty wolniejsze. Tak. No ale mówię, no jest zasługa i 50% tego gołębia i 50%. Para składa się z dwóch gołębi. Dwóch gołębi, dokładnie. Z tym, że wydaje
i samczyki, które latają, i samice. A, i samice. No nie to, że na przykład, że tylko idą same samce latają, bo też właśnie siostra 313, gdzie w okręgu Kielce była pierwszym lotnikiem w kategorii G na wystawie ogólnopolskiej w Katowicach w zeszłym roku, była w kategorii D znowu, także i też siostra właśnie dokładnie z tej gołębi. Tak, no jeszcze kolejnym gołębiem takim jest jego brat pełny, który w kategorii D miał wynik. H. W kategorii H, przepraszam, 6 lotów powyżej 300. Powyżej 12-14 dokładnie, gdzie siadł 3 razy pierwszy na oddział. I 3 razy pierwszy i to są gołębie, które siadają i z krótkich lotów, i z maratonów. Miał jedynkę z maratonu, miał jedynkę z 500 i z 300 jedynkę. Także to gołębie, one są uniwersalne. Pod każdą kategorię. Miał wynik w kategorii A 7, bodajże 23, w kategorii B miał 5 tam z groszem, no i w kategorii H 12-14, gdzie był piątym gołębiem w Polsce. No gdyby był rok później miał ten wynik, byłby olimpijczykiem, ten no. Brat powiedzmy, nie? No bo akurat był taki sezon, gdzie było dużo tych gołębi lepszych w tej H. Można powiedzieć, że w większości sezonów dałoby mu to wynik olimpijski, więc można powiedzieć, że trochę szczęścia brakło wtedy i trochę szczęścia brakło teraz. Dokładnie, tak. No nie wiem, bo pamiętam z jednej 300 też siadło mi 7 gołębi pierwszych, on był w tej 7, nie odbił mi się, za późno zauważyłem. No nie wiem, który siadnął, nie wiem, no nie będę tutaj mówił. No ale prawdopodobnie na... Jak lubił siadać z przodu, to pewnie i z przodu by szedł. Ja mówię, te dobre gołębie, te super, to one zazwyczaj pierwsze siadają, także... Pchają się do gołębnika. Pchają się pierwsze, one mają właśnie tą taką motywację, gdzie właśnie pierwsze siadają. Tak, my sobie zaczęliśmy od omawiania gołębi, ale ja jeszcze chciałbym wrócić do tematu wyników. Bo tak tylko powiedzieliśmy o tym, że wtedy na początkach hodowli było 7 miejsce z lotu narodowego, później 5 miejsce. Natomiast tych wyników przez chyba 20 lat. No dokładnie. Praktycznie 20 lat lotowania, tych wyników przez te lata trochę było. No zazwyczaj we Włoszczowie lotując tam około 15 lat. No nie schodziłem z pudła, że tak powiem. Zazwyczaj no zawsze byłem, no nie mówię, że zawsze mistrzem, ale zawsze na tym podium byłem. A głównie w kategoriach wygrywałem, bo po prostu no, mam gołębie powtarzalne, bo wiadomo, że w kategoriach gołębie muszą powtarzać. I w kategoriach no to zawsze byłem po prostu w okręgu zawsze. No, miałem najlepszy sezon taki w 2018 roku w okręgu Kielce, jeszcze wtedy lotowałem. Gdzie byłem mistrzem w kategorii A, pierwszym wicemistrzem, supermistrz. Także no wyniki... No supermistrz to kategoria ABC, maraton. ABCD, no. ABC plus maraton. Plus maraton, to jest już... wiadomo, no to już jest taka najbardziej, można powiedzieć, suma wszystkich kategorii. Podsumowanie gołębnika. Dokładnie, no. Także tylko prawdopodobnie, że jest... Z tego co pamiętam, to chyba mnie Kobiela wtedy tylko wyprzedził, ja byłem drugi jako w tej supermistrz. No i bardziej można powiedzieć taka najkategoria, która... Prestiżowa, dokładnie. Tak. No. Odnośnie takich powiedzmy największych osiągnięć, co sprawiło panu największą radość, które osiągnięcie? No bo na początku były, wiadomo, małe sukcesy cieszyły bardzo. Dokładnie. Później było dużo tych sukcesów, więc na pewno ta radość już była trochę... Albo mniejsza, a może inaczej, więc które te sukcesy? No aczkolwiek, no wiadomo, no, najlepsze wyniki, jak to się mówi, na skalę ogólnopolską, no wtedy nie mówię, bo ten 7 w Polsce z lotu Ostenda, no to jest naprawdę no, wynik nie lada wyczyn, że tak powiem. Za rok 5 z lotu Ham, no to są wyniki takie naprawdę, ale nie mówię, bo na przykład wtedy w 2018 roku byłem 11 w Polsce w kategorii A. W kategorii C też miałem bardzo też dobry wynik, też właśnie w tych granicach chyba około 11 miejsca. No w GMP też jestem zawsze, powiedzmy, no w tej setce, że tak powiem. No,
No wiadomo, być w Polsce na tyle hodowców w setce, to jest też lada oczywiście wyczyn. To jest super wynik. To jest dobre wyniki. No, w tym roku liczę, no nie mam tam wyników GMP z jakiegoś wyśrubowanego, ale jest to wynik szósty w okręgu Kielce, na taki mocny okręg jak Kielce. Szósty, no to jest też bardzo dobry wynik według mnie, gdzie tacy hodowcy, nie będę wspominał nazwisk, że po prostu nie złapali kompletów, którzy po prostu, tak, ale którzy w zeszłym roku powiedzmy byli no, wysoko na szczeblu Polski, że tak, tak powiem. Tak, no. Tak. Generalnie właśnie no, trzeba było każdy lot powiedzmy dopiąć, no bo nie było wyboru. No, typowo właśnie, wiadomo, GMP, intermistrzostwo trzeba dobrze gołębie znać i typować. I teraz pytanie, bo no, jeśli ta rodzina załóżmy siada czołowo, jak jest z powtarzalnością u nich? Czy one też potrafią robić wiele czołowych konkursów i powiedzmy dużo w klasyfikacji generalnej? Jak to wygląda? Bo często słyszy się opinie, że jeśli są właśnie takie szybkie gołębie, to one raczej wiele konkursów nie robią w sezonie. No właśnie nie, tu akurat nie zgodzę się do końca, bo tak na przykład ten lotnik, ten brat tego lotnika w 2018 roku, gdzie był jeszcze najlepszym lotnikiem w oddziale Włoszczowa. 12 miał na 13 konkursów. Czyli najlepszy więc, lotnik oddziału i piąty gołąb Polski to, w H. No i w kategorii A, gdzie miał wynik 7,23, w kategorii B 5 coś, czyli no to był gołąb naprawdę no lada nie wyczyn, żeby jeszcze zrobić najlepszy lotnik, że no tak właśnie powiem. No, czyli powtarzalny gołąb, no niestety. No i tak te gołębie u mnie, powiem szczerze, no latają, że nie dość, że szybkie, powtarzalne. No taki gołębik po prostu nie jeden by po prostu sobie życzył, tak. No każdy właśnie chciałby, takie, żeby za chwilę ocenimy, czy są jeszcze ładne. O, bo, no wiadomo, na, wiadomo dzień dzisiejszy, chciałbyś... na dzień dzisiejszy wiadomo, że to są gołębie, no tak, wiadomo, rozpierzone tego, ale piękne gołębie z trzema pasami, niebiesko-jasne. No, no dopiero teraz, jak powiedzmy, bo już matka tych gołębi nie żyje, a teraz ma inną samicę z hulikanów, no to znowu wychodzą brudne te gołębie już takie. Takie niebieskie brudne. Nakrapiane, głównie nakrapiane, niebieskie też wychodzą, ale rzadko niebieskie wychodzą, głównie właśnie nakrapiane czy ciemne, brudne. To zanim przejdziemy sobie jeszcze do pokazania właśnie między innymi tego lotnika, to zadam takie pytanie, największe marzenie, jeśli chodzi o sport gołębiarski. Raczej mistrz Polski w jakiejś kategorii, czy raczej olimpijczyk? To mnie zawsze zastanawia. No wolałbym mieć olimpijczyka, powiem szczerze. No mówię, że dużo nie brakło, jakbym powiedzmy, mój gołębnik był powiedzmy o 20 km, nawet nie całe, bo 50 km w trzech lotach, no to jest wiadomo, to jest po 17 km. Był troszeczkę dalej. No to byłby, że tak powiem, byłby raczej by był olimpijczyk. No. Czyli jednak ten jeden gołąb... Wcale nie jest powiedziane, bo trzeba po prostu żyć nadzieją, że na przyszły rok coś powtórzy. Dokładnie. Coś dołoży. Bo... Szczególnie, że on ma z tych trzech lotów 500, 700, więc no wyjściówka jest fajna. No, brakuje mu, powiem szczerze, do no jak 500, powiedzmy jakąś 500, 700, żeby po prostu no, dołożył. A myślę, że... No ale też w maratonie, skoro jest pierwszy z jednego na rejon, z drugiego maratonu, mimo że było z wiatrem, też siadł ok. Tak, no to też w maratonie ma tam 11, niecałe chyba 11 nawet ma, bo wtedy siadł 12 w oddziale, miał tam coś koło 10 bodajże, no i z tego jednego maratonu z listy rejonowej ma 0,20 chyba 5 czy coś takiego. No. No, tak. Radził sobie. Idziemy go oglądać. Także przedstawiamy no, na ten moment najlepszego lotnika hodowli. W tym sezonie kapitalny wynik. To jest gołąb już czteroletni. Czteroletni w 2018 roku. Numer tego gołębia 142,97 0183. Spokojnie. Bije się, kurde. Tak się intensywnie pierzy, że wiadomo, no taki to sobie gołąbek, może nic szczególnego nie ma takiego, szczególne to ale wyniki, tak, to jest
Nie są tu, nie są nadmienie, nie są to jakieś duże gołębie, tak. Nie są, bo w przypadku rodzeństwa jako roczne często się mylę, czy to jest samiec, czy samica, tak. Naprawdę. No bo tutaj... Ale widocznie takie muszą być. Takie widocznie muszą być, o się to rwie. Oczywiście pewnie nie ma reguły, czy duże, no ja czy... mówię, że one nie są jakiś gołąb z 2018 roku. To jest taki, no... Takie średnie one są pustury. Ale intensywnie się pierze. Widać, że nie dolega mu nic. No, może i nie, no. Może i nie. No ma, raczej ma to, co powinien mieć, wszystko, no wiadomo. Tyle lat w hodowli, to wiadomo, że człowiek już wie, co trzeba gołębiowi dać, jaką karmę i jakie suplementy, żeby się dobrze spierzał, nie? O tym sobie też porozmawiamy. No, trochę później w materiale, ale porozmawiamy. Tak to wygląda. No się... Spokojnie, nie nerwowo. No ale chyba oglądać przylot takiego gołębia z lotu... No bo nie, powiedzmy, no, mówię... to jest 500, ciężkie 500, później znowu ciężkie 500. Ciężki maraton, a on ląduje i znowu on. To i znowu on, ale mówię, jeżeli już wiem, że jest pogoda, po prostu no, jest upalnie, jest lekko pod wiatr, no wiem, że, i wiem, że ma predyspozycję, że pierwszy po prostu usiądzie. No. Że pierwszy... Ale generalnie to jest nerwowy taki gołąb, czy...? No nie jest taki, że bardzo spokojny, taki nie, rwie się w ręce, rwie się. No. Nie są... Pierwszy mu się do gołębnika. No dokładnie, dokładnie. No. Także no. Także teraz zaprezentujemy jego partnerkę. Partnerkę, tak. Także teraz jego partnerka. Tak. O niej coś więcej powiemy jako o lotniczce, bo ona też była bardzo dobrą lotniczką, też ale bardzo. Teraz już została. Już jest wycofana do rozpłodu. Została w domu. Z jakiego powodu została w domu i jak ona leciała? A później powiemy, z jakiej jest rodziny. Głównie to jest właśnie z tych chulikanów, gdzie po prostu bardzo mało mam gołębi i bałem się, żeby po prostu, bo to już jest gołąb też 17 roku, żeby po prostu nie zgubiła się i po prostu przeznaczyłem ją typowo do rozpłodu. Bo takich gołębi no mało mam na gołębniku i dlatego też postanowiłem zostawić sobie ją już do rozpłodu. A jak ona leciała? No też nie miała jakichś czołowych takich konkursów, ale siadała równo w kategoriach też tam. I z długie loty, maratony też potrafiła bardzo, powiedzmy, w piątce na gołębniku, można powiedzieć, zawsze. Zawsze typowałem ją do GMP, do intermistrzostwa. Taki był pewny gołąb. Stabilny. Pewny. Stabilny, tak, tak. Nie miała czołowych jedynek, nie powiem. Ale w tym roku właśnie mam dwie samiczki roczne, właśnie z tej, po tym lotniku i po niej. I już mają właśnie, jedna ma pierwszy konkurs na oddział, a druga ma trzeci. Czyli widać, będą gołębie naprawdę... Pasują do siebie. Pasują. Bo ona w tym sezonie już była wycofana. Wycofana, dokładnie. Siedziała w domu. W domu cały czas czekała na partnera. Swojego partnera. No a partner, wiadomo, no, robił wszystko, żeby jak najszybciej do niej wrócić, nie? I zauważył pan taką zależność, że jak ona była w domu, to on był lepiej zmobilizowany? No, czy... Na pewno miał lepszą motywację, no na pewno. No, to jest też partner to jest pół sukcesu, powiedzmy. Dobry partner, bo nie wszystkie samice będą po prostu pasować typowo lotnikowi. Po prostu akurat trafił na dobrą samicę, gdzie po prostu ma do niej ciąg taki, można powiedzieć, nie? Bo gdybym mu zmienił partnerkę, być może by już tak nie latał, nie? No, no właśnie, lepiej ja tego mówię, nie próbować. Nie, właśnie, on to nie ma nawet takiej opcji, żeby zmieniać partnerowi partnerkę, gdzie tak on super do niej lata, nie? Bo czasami jak po prostu się zmieni partnera, to on przestanie w ogóle całkowicie lecieć tak. Całkowicie. Także nie ma co kombinować, jeżeli dobrze leci, to nie trzeba mu kombinować, nie trzeba nic zmieniać, jak jest dobrze, nie? No. Gołąb dwuletni, numer gołębia 7601, samczyk. Coś więcej na temat tego gołębia? No jego półsiostra, jako w zeszłym roku jako roczna, przepraszam, jako młoda, kategorii F,
na wystawie ogólnopolskiej, 9 miejsce, koeficjent 1,90. Jego, ale półsiostra. Półsiostra. Od strony mamy czy taty? Od strony mamy. Czyli ta sama to jest, mama właśnie jest od Stembengena, takiego super gołębia 101. To jest, ten 101 to był wnuczek Blixena. Ta właśnie tą samicę od Stembengena, co mam, to jest tak bardzo mocny imbret właśnie na tego Blixena. A natomiast ze strony ojca, no to miałem takiego syna gołębia odradka małolepszego, takiego po takim super odradka gołębiu 98. Co Radek kiedyś, co był wicemistrzem Polski, to jego właśnie ten 98 był w tej drużynie GMP. GMP był najlepszym gołębiem wtedy u niego. No to ja miałem syna. Ale to też jest lotnik. Ten jest lotnik. Dwuletni gołąbek. No, nie ma w tym roku jeszcze jakichś czołowych takich, ale fajnie pokazywał się. Myślę, że jako trzechletni coś tam osiągnie. Bo wiadomo, jesteśmy po sezonie takim, można powiedzieć, ciężkim. Bo mieliśmy dużo gołębi w oddziele. Ja głównie najwięcej zgubiłem samczyków, dowców. Samczyków? No. Jakie przemyślenia po tym sezonie generalnie? Przemyślenia chyba przejść na klasyczne, tak? Samicami. Tak chyba myślę, bo pół roboty mniej, no. A człowiek już niestety już nie młody, lata uciekają. Ale już... też widać różnicę samica-samca, bo doprezentowaliśmy najlepszego gołębia samiec. No właśnie, no wiadomo, no ja uważam, że jednak tych kilku samczyków w dowieństwie no trzeba jednak też mieć, bo no samce też nie powiem, bo u mnie jest parę takich samców, co dobrze lata. Trzeba zrobić klasyk samców, klasyk samic. Dokładnie. Osobno. No tak by najlepiej było. No w zeszłym roku, jak jeszcze leciałem w zeszłym roku w okręgu Częstochowa, miałem pierwszego, drugiego lotnika w okręgu Częstochowa. No właśnie dwóch samców, nie? Samice natomiast miałem drugą i trzecią lotniczkę. O tym sobie też porozmawiamy, bo to ciekawy temat, jeśli chodzi o samce. W takim, bo to jest generalnie, powiedzmy, wdowieństwo i samic, i samców. Tak. Więc ciekaw jestem motywacji samców, jak to się odbywa w sezonie lotowym. No bo w większości hodowli, które odwiedzam, jest ten problem, że samce nie dość, że bardziej giną, robią mniej konkursów, mniej czołowych, no przewodzą samice. Przewodzą. Patrząc na listy jakby z hodowli, to pierwsze powiedzmy 10-12 lotników to samice. Dokładnie, tylko że te loty to się rządzą różnymi prawami. Nieraz jest lot taki, że siada pierwszych 5 samców, a nieraz jest takich, że w dziesiątce jest powiedzmy jeden samczyk. No są takie loty, no niestety. No. Tu akurat teraz przedstawimy samicę. W tym sezonie najlepszy lotnik oddziału Szczekociny. Numer gołębia 143-85. To też czterolatka. Tak. Tak samo jak ten najlepszy lotnik. Rozumiem, że to był dobry lot, rocznik. Tak. Nie dość, że w 2018 powiedział pan, najlepsze wyniki najfajniejsze. To i ten rocznik był najlepszy. I to jest właśnie półsiostra do tego lotnika. Aha. To jest właśnie po takim u mnie super samicy 313. To jest właśnie ta samica 313, to była siostrą tego właśnie tego lotnika, cośmy prezentowali przed chwilą. No to właśnie ona. I to są gołębie też, jak mówię, uniwersalne, gdzie potrafiła zrobić komplet konkursów. To jeszcze była na tym locie dalekodystansowym Sogel. Gdzie u mnie siadła pierwsza na gołębniku. Przy takich warunkach, wiadomo, ekstremalnych, gdzie padało praktycznie no cały dzień. Kilometrów, jak wiemy, z Sogel było 900. 900 z hakiem. Tak, około 920. No. Także i tak potrafiła usiąść i tak u mnie pierwsza na gołębniku. Wiadomo, nie, w oddziale nie była pierwszą, była siódma czy ósma, już nie pamiętam. No ale też w ścisłej czołówce. Ale gołębie po prostu z innej strony przeszły, że tak, gdzie poszły gołębie południem, a ja mam gołębik
usytuowane akurat względem oddziału na północ. I gołębie poszły południem i z tego względu ona też właśnie była jako późno w oddziele, nie? Ale seria była 10 w okręgu. Także czyli i tak lot udany. Udany, tak. Na sześć gołębi włożonych wszystkie 6 w pierwszym dniu, co mało kto, żeby ktoś tak miał komplet z tego lotu. No mówił pan, że te początki fajne były na lotach dalekodystansowych hodowli, więc no, trzeba było poziom podtrzymać. No dokładnie, no. Także... No tutaj jeżeli chodzi o samice, no to ona teraz może nie wygląda tak super, ale one są, samice mocne są, można tak powiedzieć, mocne. Przede wszystkim no piersiste to są naprawdę no... No i z tego maratonu, co tamten jej właśnie ten półbrat, ten lotnik był pierwszy, to ona była trzecia na oddział też. A też? No, tamten lotnik był pierwszy, a ona była trzecia na oddział. Ale mówię, z takich lotów dwa właśnie... dyplomy były. Tak, z jednego maratonu. Tak, pierwszy i trzeci na oddział. Prezentujemy samicę z 2016, 121.09. W kategorii D w zeszłym roku w Polsce też chyba była 11. W okręgu Kielce była w 2018 pierwsza. Tutaj jest, że ona pochodzi z linii National 1. Ona miała wynik 50. W kategorii, w kategorii D. Tak. Też super siadała. Też super. No naprawdę jeden z najstarszych moich gołębi na gołębniku lotowym. W tym roku też jeszcze miała 10 czy 11 konkursów, nie wiem dokładnie. I teraz pytanie, no 16 rok, więc teraz już 7 lat będzie miała. No, co ale z nią jeszcze, robić? No jeszcze myślę, właśnie jeszcze mam dylemat. Czy przeznaczyć ją do rozpłodu, czy jeszcze nią polecieć? No bo mówię, jako samica, no samice wiadomo, jednak dominują u mnie w hodowli. Czyli generalnie do jakiego wieku gołębie pan lotuje, powiedzmy? To znaczy u mnie powiem krótko, ja gołębia nie mam starszego na gołębniku, jak właśnie ta samica z 16 roku. Czyli... Przeważnie 18, 17 jest też tylko jedna samica. Pozbywam się już taki, nie to, że się pozbywam, no albo do rozpłodu, albo gdzieś usprzedam. Ale generalnie nie trzymam gołębi, powiedzmy, typu 5 lat wzwyż na gołębnik lotowy. Znaczy pojedyncze sztuki. Pojedyncze, no to już są naprawdę wybitne gołębie, tak jak ona, powiedzmy, nie? No bo jeżeli ona jeszcze w tym roku zrobiła 10 na pewno, nie wiem, czy nie 11 konkursów. Jako 6-latka. Tak, jako 6-latka i to praktycznie cały lot i widzie typowana do GMP, do intermistrzostwa, czyli go naprawdę pewniak, nie? W zeszłym roku była trzecia w okręgu Kielce, w okręgu Częstochowa lotnikiem samic, nie? Trzecia. Tak, bo teraz lotując w oddziale Szczekociny. W zeszłym sezonie był pan w okręgu Częstochowa. Natomiast od tego sezonu już jesteście w okręgu naszym, czyli ja w tym prostu, samym, w którym prostu, ja w okręgu Kielce. Tak, gdzie kiedyś lotowałem w okręgu Kielce, także teraz nasz oddział Szczekociny przeszedł pod okręg Kielce. Tak jest. No bo ze względu, no myśmy w Częstochowie mieli te maratony, gdzie mieliśmy maratony 830 km, no wiadomo, no to Jeżeli by... No jednak już powiedzmy, jeśli ten lot trwa 12 godzin 700, no to kolejne 120 km dla gołębia w takiej pogodzie, no jednak jest to wyzwanie. No ja nie wiem, to jest, ale ja uważam, że to jest wina tylko okręgu Częstochowa, że oni nie umieją po prostu zrobić no przynajmniej dwóch tych stref, tak jak to powiedzmy okręg Kielce umie podzielić ten okręg na strefy. Dlaczego oni nie umieją, oni mają tam 700 z groszem pierwsze gołębniki, a my mamy 830 i gdzie my mamy rywalizować? No, to się mija z celem, tak? Teraz zaprezentujemy już gołębia z rozpłodu. No tutaj jest najlepszy mój gołąb rozpłodowy. To jest właśnie ojciec tych wszystkich moich super lotników. Numer gołębia 4176. Jeżeli by ktoś chciał sobie zobaczyć, on jest na pasji w hodowlach Krzysztof Bocian. Ten gołąbek jest właśnie, tam zdjęcie jest.
On ma taką cechę, widzę, że skrzydła do góry. Właśnie tak gdzieś się tak chowie, że tak powiem. Albo się kamery wstydzi. Może i tak. Niefotogeniczny. W każdym razie najlepszy rozpodobie. No najlepszy, no to jest gołąb z 14 roku, no to już ma 8 lat, nie? 9 rok, nie? No ale najlepszy mój jest, że tak powiem, strzał 10, bo on, ja go dałem na miejską górkę, na wspólny gołębnik. No i tam właśnie go z tej miejskiej górki go odkupiłem. No i to był mój jedyny strzał w 10, gdzie właśnie po prostu jest najlepszym u mnie gołębiem rozpodowym. Tak, o jego dzieciach już mówiliśmy sporo. Między innymi właśnie jego syn w tym roku. Tak, no jego partnerka już nie żyje, ma teraz bardzo dobrą samicę też z linii Hulikan. Zaraz ją tu zaprezentujemy. Bardzo ładne oko rozpodowe ma też. Bardzo ładne ma. On tu może teraz tak nie widać, ale on tam właśnie na zdjęciu na pasji to bardzo ładnie właśnie się prezentuje. Teraz zaprezentujemy partnerkę tego mojego najlepszego rozpodowca. To jest samica z linii Hulikana, córka 863 syna Hulikana. 863, tak? Syna Hulikana 51. Ona Hulikana 51 właśnie, to jest córka. To właśnie 863 to jeden z lepszych dzieci Hulikana. Tak, 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 właśnie jeden z lepszych gołębi, gdzie wydają dobre gołębie właśnie. 86, czyli ona jest córką? Z córką, tak, dokładnie córką. Pokażemy jeszcze jej skrzydło. Jeszcze to drugie. Trzy piórka do końca. Tak. No tak. Można powiedzieć, że typowy Hulikan? Tak. Białe tak, podbicie typowy. Od spodu. No może dzieci bardziej wychodzą właśnie takie właśnie z białymi plecami, ciemne. Ona może tak nie jest, bo tak jak mówimy, że jednak te Hulikany białe plecy, nie? Ona może nie ma, ale dzieci właśnie tak wychodzą, no. Czyli genetycznie gdzieś właśnie przekazują te białe plecy, tak? Teraz przedstawimy gołąbka tej samicy, jaką młoda w kategorii F, 9 w Polsce, 1,90 koeficjent. To jest pierwsza, właśnie, druga, trzecia na oddział była. Tak, pierwsza, druga, trzecia na oddział. Z tym, że na jednym locie mój gołąb ją wyprzedził, także byłaby dwa razy pierwsza. To jest samczyk z linii Wittenbuik i z linii Turbo. Ja go zakupiłem od Faesa z Holandii. Tak jest, czyli to jest ojciec tej młodej? Tej młodej, tak. A jeśli chodzi o matkę tej młodej samicy? To zaraz ją zaprezentujemy. Tak, pokażemy ją jeszcze. To jest gołąb z którego roku? To jest 14. Też już staruszek. Czyli też już 8-letni. Tak. Teraz zaprezentujemy właśnie matkę tej lotniczki z kategorii F, która była tam 9 w Polsce. Z tym wynikiem 1,90. To jest gołąb z Imbret. Imbret na Blixena. Od Sterbengena. Zresztą po takim właśnie synie, ten syn był wnuczkiem Blixena, z takim numer 101. Bardzo mocna, one bardzo dobrze w standardzie te gołębie oceniają, naprawdę. Ładnie wyglądają. Bardzo mocne tu plecy, naprawdę ułożone takie gołębie, głównie sprinterskie. A ta samica jest iluletnia? Z 17 roku. No także jeszcze... Jeszcze jest okazja z niej uchować. Jeszcze jest. Ja mam mały taki z nią problem, bo czasami mi lubi, chociaż w tym roku nie powiem, bo ani jednej jajek mi nie zgniotła. A lubi gnieść. A lubiła mi gnieść. Ale ten sezon taki był szczęśliwy, że nie, ani jednego mi nie zgniotła. Bo niesie bardzo duże jajka, wiesz? Aha. I właśnie to miała problem. A teraz gdzieś już się to jej uspokoiło. Także, no... Super, piękna samica w budowie, naprawdę według mnie rewelacja.
To jest właśnie matka tego gołębia lotowego, tego dwulatka, cośmy pokazywali właśnie. Nakrapianego. Tego nakrapianego, tak. Tego dwulatka. To jest właśnie matka. Tylko że ona wtedy była z innym samcem. Niż teraz. Tak, niż teraz. To zaprezentuję mi kolejnego gołąbka, też z linii Van de Navelle, z Blixena. To jest natomiast po synie Nev Blixen. Wiadomo, Nev Blixen został sprzedany za jakieś duże pieniądze. Tak jest. Także jak, no u mnie jest dopiero on 2 lata w rozpłodzie, ale już roczne gołębie już zaczynają się właśnie pokazywać. Tak, mocny, bardzo gołąb, mocny. Pokażemy jego skrzydło właśnie. Bardzo rozpierzony, że tak widać. Także przedstawiliśmy sobie trochę gołębi najlepszych, trochę o nich poopowiadaliśmy. No i wiadomo, część roli w hodowli odgrywają gołębie, część hodowca. Więc teraz porozmawiamy sobie o przygotowaniu gołębi. Zaczniemy sobie od tych przygotowań do sezonu lotowego. No wiadomo, ten okres, który teraz się zaczął, w zasadzie to rozpoczyna nam sezon 23. To pierzenie, no teraz jest wiadomo ważne, żeby one miały na czym lecieć, więc kwestia pierzenia, jak to w hodowli wygląda, jeśli chodzi o karmy, suplementy, ewentualnie gołębie są karmione w tym okresie raz dziennie, 2 razy dziennie? No powiem tak, ja gołębie tak jak już o tej porze raz dziennie karmię, z tym, że karmię tak powiedzmy niby 2 razy, bo zajeżdżam do nich tam dopiero tam godzina 14. Najpierw nakarmię raz, później odjeżdżam, karmię drugi raz. Ale no to tak można powiedzieć, że karmię raz w niedługim odstępie czasu. Tak, niedługim, 2 razy, ale to tak niedługim odstępie, bo taką mam możliwość, bo nie mam gołębi powiedzmy tu, gdzie mieszkam, tylko dojeżdżam do gołębi. Aż powiem szczerze, że już się tak nie chce, powiedzmy. No wiadomo. Do tej gołębi dojeżdżać 2 razy w dzień, coraz krótszy, a jest praca tutaj w sklepie, więc nie tylko dla gołębi się poświęca czas, bo wiadomo i też dla pracy zawodowej trzeba. Oczywiście, a jeśli chodzi teraz właśnie o ten okres pierzenia, takie najważniejsze rzeczy w hodowli, które gołębie po pierwsze muszą dostać, no i odnośnie karmy też, jak ona wygląda, na co tu głównie zwracać uwagę? No przede wszystkim teraz wiadomo, karma musi być dobra karma. No ja jeszcze dosypuję ostropes przede wszystkim, troszkę jeszcze rzepaku powiem, no i karma pierzeniowa, no aminokwasy, coś tam raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu toliamin forte, no i u mnie co dzień gołębie coś tam do wody dostają powiedzmy, no na karmę też jeszcze propolis, na wodę cały czas u mnie idzie cytryna. Cały czas? Cały czas, od czasu do czasu grapefruit. No i też na wodę dostają taki sok z 8 warzyw. Ale to robi pan sobie sam, czy? Nie, bo kiedyś to robiłem, bawiłem się, ale to jest pracochłonne. Teraz po prostu już się nie chcę tak bawić jak to kiedyś. No. Także kupuję gotowy. Nie kupuję, bo akurat mam w sklepie taki spinczowa. Tutaj nawet swoim kolegom polecałem. Uważam, że to jest bardzo dobry. Z 8 warzyw, także uważam, że to właśnie te soki są bardzo dobre. No ja na okrągło, nie to, że tylko daję w sezonie pierzeniowym, tylko dostaję praktycznie tak nawet i w sezonie lotowym. Cały rok? Cały rok, tak. Nie to, że powiedzmy teraz okres spoczynkowy to czysta woda. Nie, u mnie czysta woda mało, nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje dokładnie. Tak jak to powiedział kto kiedyś Paweł Mędrysa, że musi się woda w pojniku zapienić. Piana musi być. No piana to musi oczywiste. Być. Piana musi być. Także tak jest w przypadku moim. Tak samo bardzo właśnie podziwiam, tak jak to powiedział właśnie Paweł i to u mnie to tak samo, tak się odbywa. Funkcjonuje tak samo. No. No, tak więcej w sezonie pierzeniowym, no nic tam więcej nie dostają, no tak jak wspomniałem. No. Odnośnie kąpieli w sezonie, bo też jak byliśmy na gołębnikach, to nie wspomnieliśmy o tym, ale
z tyłu gołębników są woliery. Są woliery, tak. No tam wiadomo, raz w tygodniu, w zależności od czasu, bo czasami człowiek też nie ma czasu, nie dostają może tą kąpiel systematycznie, ale powiedzmy, jak teraz ta jesień taka była deszczowa, to one nawet same wychodziły i jak nie było, to one tam powiedzmy same się z tego deszczu, że tak powiem, jak woda kapała, to one się same też kąpały. Kąpały, tak. Ale przeważnie raz w tygodniu dostają, no i wiadomo, że ocet jabłkowy na wodę do kąpania i sól do kąpieli. Także. Ocet jabłkowy też do kąpieli. Też do kąpieli, aha, dokładnie, tak, tak. A jeśli chodzi właśnie jeszcze o samice w czasie sezonu lotowego, bo lotuje pan totalnym wdowieństwem, na ten moment przynajmniej. Tak, 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 ale tak jak mówię, żeby po prostu sobie mniej po prostu czasu dla siebie, żeby przejść na klasyczne samic. Tak jest. A jeśli chodzi o sezon lotowy, to w ogóle gdzie siedzą samice wtedy? W gołębniku czy na wolierach? Nie. W gołębniku są osobne boksy. Tu, gdzie na przykład młode są w tej chwili, no to właśnie tam jeden boks jest dla samic. Mam dwa boksy dla samic, aha, z totalnego wdowieństwa. Tak jest. Więc może właśnie teraz, już kończąc temat pierzenia, omówimy sobie przygotowanie gołębi do sezonu lotowego. Zacznę od tego, jak w ogóle wygląda sytuacja, jeśli chodzi o taką kadrę lotową. Ile gołębi do sezonu pan przeznacza tak co rok? No przeważnie to tak mam około ponad 60 gołębi starszych, czyli dwulatki, trzylatki, tak do 5 lat. U mnie nie ma starszych gołębi w hodowli. No i zawsze młodych mam około tam 40, no w tym roku po takim sezonie troszeczkę u mnie na młode nieudanym jest dokładnie 35, ale na chwilę obecną jest z młodymi 102 gołębie do lotu. Jeszcze myślę coś tam usunąć, ale no na razie jeszcze tak nie siadłem, żeby tak popatrzeć w dokumenty, co usunąć, co można by było usunąć, bo czasami usunie się, a później człowiek żałuje, że... To na pewno zdarzały się też takie przypadki, że czasem gołąb narocznego, wiadomo, jeszcze słabiej trochę leciał, to czy tam dwulatka, a później potrafił nagle... To znaczy nie, u mnie akurat gołębie są bardziej dojrzewające, bo u mnie jako roczny, jak już musi się pokazać, jako roczny gołąb. Tak, musi się pokazać. Dwuletni, no to już musi, że tak powiem, zdobywać te główne nagrody, te czołowe nagrody. Jeżeli gołąb dwuletni u mnie nie leci, a jeszcze dokładnie też patrzę, z jakiego pochodzenia ten gołąb jest, to jeszcze jeżeli dwuletni z dobrego pochodzenia nie leci mi, to jeszcze mu daję szansę. Ale jako już trzyletni nie leci, to już nie. Taki gołąb, wiadomo, to szkoda, żeby on... Gołębniki nie są z gumy. Tak. A jeśli chodzi o gołębnik rozpłodowy? No teraz właśnie ja tak zminimalizowałem gołębnik rozpłodowy, że mam tylko 12 par w rozpłodzie. Co kiedyś miałem blisko ponad 20-25 par w rozpłodzie, ale to nie... Skąd taka decyzja? No to jest to, że najlepiej jednak gołębie z gołębi lotowych jednak są lotniki, powiem szczerze. Tak? Tak, no. Po prostu, bo jak kupuje się oryginały, dopiero głównie dzieci po nich latają. Dopiero dzieci po tych właśnie oryginałach, dzieci dopiero gdzieś tam pokazują się lepiej. A po tych właśnie gołębiach sprowadzonych, to tak zazwyczaj te pierwsze pochodzenie takie ciężko jest, żeby od razu były dobrymi lotnikami. Także teraz automatycznie przechodzimy sobie właśnie do tematu rozpoczęcia sezonu, łączenia w pary, czyli gołębie lotniki chowają młode. Młode. U mnie jest tak. No przede wszystkim w styczniu, przede wszystkim kuracja. A jeszcze w styczniu zimowa? Tak, zimowa. No ja w zeszłym sezonie robiłem bajtrylem przez tam 10 dni. No widzę, że były gołębie naprawdę przygotowane do sezonu, bo pokazywały naprawdę pierwsze loty, było uderzenie, no jak to można popatrzeć na listy, to naprawdę, że siadały. Fajnie, 30 ponad nawet potrafiło być w pierwszej setce na oddział, no to wiadomo, że no i także bardzo dobrze. Ale w tym roku po prostu nie zaszczepiłem gołębi, bo przez 3 lata ostatnie szczepiłem gołębie, jak zniosły jajka, teraz jesienią. W tym roku nie zaszczepiłem, nie wiem,
dopiero będę chyba szczepił. Czyli zazwyczaj to szczepienie od razu po sezonie? Teraz. Przez 3 lata tak szczepiłem. Teraz, w tym roku nie wiem. No, po prostu nie wiem, czy z lenistwa, po prostu, czy po prostu trzeba coś zmienić jeszcze, nie wiem. No, tak szczepiłem przez ostatnie 3 lata. Nie wiem, czy to jest dobre, czy... Wyjdzie teraz w praniu. W praniu to wyjdzie. Teraz dopiero, jeżeli teraz nie zaszczepiłem, wiadomo, teraz już za późno, żeby je zaszczepić, bo gołębie są bardzo rozpierzone. Są już niektóre na ostatnich lotkach, więc teraz... Generalnie ten okres taki po sezonie, no to jest teoretycznie do szczepienia dobry, bo to gołębie są w fajnym zdrowiu, w fajnej formie. Jeszcze nie są dobrze rozpierzone. I to zawsze szczepiłem, przez 3 lata szczepiłem właśnie na jajkach, jak zniosły jajka po sezonie lotowym. No w tym roku nie zaszczepiłem, już teraz nie zaszczepię, dopiero będę, wiadomo, jak będą warunki, no to dopiero w styczniu bodajże. Czyli kuracja zimowa w styczniu. Tak. A kiedy jest w ogóle łączenie gołębi w pary? No ja zawsze I ewentualnie staram się... jak po tej kuracji wtedy wygląda jeszcze taka profilaktyka? Ewentualnie jakieś zabezpieczenie, probiotyki? No głównie po tym antybiotyku 10 dni, tak, no to głównie probiotyki. No i wiadomo, jest Ostropez u mnie na okrągło jest podawany, jak jest podawany antybiotyk, to od razu też Ostropez i Toliamin Forte na wątrobę, to już. No i wiadomo, na odbudowę flory bakteryjnej, no to wiadomo, że też probiotyki, tak? No. I głównie łączę gołębie lotowe, no, przeważnie tak jak warunki atmosferyczne pozwalają, to tak na 8 marca do 10 marca są połączone. Także one, pierwsze 2 loty lecę gołębiami z gniazda. I u mnie zawsze wychowują 2 młode. No bo mam też duże zapotrzebowanie na młode, więc staram się zawsze tym po 2 młode i nie widzę tam jakiejś różnicy, jakiegoś obciążenia, że ta para jednego wychowała, ta dwa, że tam... Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Nawet bym powiedział, że 2 młode, jak są w gnieździe, lepiej nawet są karmione jak jeden. I dłużej one, wiadomo, dłużej z tymi młodymi... Tak, nie gonią się na kolejne jajka. Nie gonią się na kolejne jajka, także dopiero... zaczynają znosić, to dopiero zaczynam ich wtedy rozdzielać. Przeważnie od 3 lotu gołębie idą z totalnego wdowieństwa. Ale one, te pierwsze 2 loty są na jakąś obiegówkę czy coś? Czy do tych drugich jajek, dopóki wytrzymają? Staram się właśnie robić obiegówkę, jeżeli to pozwala mi czas i w ogóle sytuacja, to staram robić. Bo obiegówka na pierwsze loty, no powiem szczerze, że to nie jest to najlepsza pozycja, bym powiedział. Najlepsza obiegówka. No bo wiadomo, że ten gołąb, czy to samiec, czy samica, ma ten ciąg do tego młodego ma. No właśnie. No i też powiedzmy na tej obiegówce ma też czas odpocząć trochę, bo jednak część jest poza gołębnikiem, zdąży i odpocząć, i zatęsknić. I te młode nawet są lepiej jeszcze dokarmione jak... niż 2 są razem. No bo na obiegówce wiadomo, one jeżeli nie są... rozdzielone na obiegówkę, to one już wtedy gonią się, pędzą na jajka, to te młode po prostu nie są takie zainteresowane, nie są tymi młodymi zainteresowane, tylko już są sobą bardziej. I te młode niektóre są wtedy niedokarmione. A na obiegówce to one są tak dokarmione, że wiadomo. Tak jest. Czyli te pierwsze 2 loty z obiegówki. No to tak jak pan powiedział, po 30 gołębi było w setce w tym roku, tak, z obiegówki. Tak, z obiegówki. I to miałem pierwsze 7. Także miałem bardzo dobrze. A jak wygląda karmienie gołębi wtedy przy takim systemie obiegowym? No bo jednak one, trzeba myśleć i o lotach, żeby fajnie siadały, no, i o młodych. Ja powiem tak, ja o pierwszych lotach nie myślę, a aczkolwiek w tym roku miałem pierwsze loty, no fenomenalne, powiem szczerze. I gołębie karmione tak, żeby, z myślą, żeby młode były dobrze odżywione. Przede wszystkim dużo kukurydzy. I jeszcze nawet w roku nigdy tak nie robiłem, po prostu kukurydzę moczyłem, że ona tam 3-4 dni była zamoczona, nawet niektóra już czasami kiełki popuszczała i bardzo, bardzo widziałem tym gołębiom, smakowała ta kukurydza, bo jak dostały, to najpierw wybierały tą kukurydzę. O, proszę. No i powiem szczerze, że widocznie, no nie wiem, no widziałem, że naprawdę po tej kukurydzy tak naprawdę, że uderzenie te gołębie miały niesamowite na tych pierwszych lotach. No.
Tak jest, ale to takie karmienie, no bo one musiały nakarmić młode, no to do oporu. Tak, do oporu, do oporu. Do oporu. To wiadomo, ja zazwyczaj na pierwszych lotach jakaś tam dieta, jakiś jęczmień nie używam na pierwsze loty. No bo wiadomo, przy młodych on musi te stare gołębie, lotniki muszą dobrze nakarmić. I one się też wtedy, wiadomo, przy młodych też się nie zapasą się, bo przy młodych, jak mają dwa młode w gnieździe, to się nie mogą zapaść. Tak. Nie mają czasu na tak. to. I one nawet przed wkładaniem na lot jeszcze dostają, powiedzmy, normalnie grubą karmę, nie ma żadnych tam diet, że na pierwszych, mówię o pierwszych lotach, typu z gniazda. Powiedzmy. No ale załóżmy, nie próbuje pan czasem tak, że na przykład jak w sobotę jest wkładanie, są młode w gniazdach, żeby to jakoś wykorzystać, na przykład tych gołębi nie pokarmić, ewentualnie dać im mniej, żeby czuły, że muszą wrócić i ich w domu nakarmić. Jakieś ewentualnie motywacje można jeszcze dodatkowe przy tej obiegówce nie robić? Nie, no tutaj przy tej obiegówce to już uważam, że już wystarczy tej motywacji. Jak one po prostu, wiadomo, że na noc są samice z młodymi, w dzień są samczyki, nie? No to wiadomo, że motywacje mają, nie? Tak, już muszą o nich myśleć wtedy. Tak. Czyli po drugim locie, to znaczy, no po drugim locie, na trzeci lot one już idą z wdowieństwa. Idą już z wdowieństwa, dokładnie, tak. I wtedy rozumiem, że z drugiego lotu przylatują już do pustych cel? Czy jak to wygląda? Nie, czyli nie, jeszcze mają z drugiego jeszcze przylatują, jeszcze mają młode, dopiero poniedziałek, przeważnie po locie, w poniedziałek dopiero jest generalne sprzątanie, młode przerzucane. I powiedzmy, i wtedy już na pełne wdowieństwo. I zaczyna się wdowieństwo. My sobie teraz przeskoczymy do kolejnego tematu. Do tematu lotów dalekich, ale jeszcze może jednak wrócę, jak to wdowieństwo się zaczyna i jest zmiana karmienia. Znaczy nie, no nie można, no bo nie można zmieniać momentalnie, no tak, ale karmy, powiedzmy. Trzeba wdrażać stopniowo, powiedzmy, z tej karmy grubej, gdzie dostawały przy młodych dużo, wiadomo, też dużo grochów dostają. Później stopniowo po prostu lżejszą karmę, że tak powiem, stopniowo, nie od razu, bo niedobrze jest zmieniać momentalnie karmę, gdzie dzisiaj daje rozpłodową, a za tydzień pełną lotową. Nie, stopniowo po prostu wdrażam po prostu karmę. No przede wszystkim no nic nie wspomnieliśmy tutaj o treningach. No wiadomo, no przed pierwszym lotem konkursowym no przeważnie tam 4-5 razy wywożę gołębie. Nie wożę gołębi daleko, przeważnie tak do 50 km. No w tym roku miałem pierwszy taki trening właśnie, gdzie zgubiłem najlepszą samicę. Z pierwszej wywózki? Pierwszej wywózki, no. Było bardzo zimno, był bardzo silny wiatr boczny i nie wiem, te gołębie gdzieś po prostu no, schodziły się cały dzień, aż do drugiego dnia i najlepszą samicę zgubiłem. No. Także to takie, można powiedzieć, trochę podcięcie skrzydeł przed sezonem. No i brakowało takiego gołębia po prostu, gdzie po prostu w takich kategoriach, co ona mi zawsze po prostu punktowała. No to była siostra tego mojego asa. Gdzie w zeszłym roku, siostra? Tak, gdzie w zeszłym roku była na wystawie ogólnopolskiej Sosnowców w kategorii D. No, pozwoliłbym tutaj poszukać sobie jej wynik. O, jest już. To jest właśnie. To może pokażemy tutaj. I ona oczywiście nie wróciła. A właśnie. Tak jest, a jej 79. W tym między innymi pierwsza, szósta, ósma. Na oddział lub na rejon, nie dopatrzyłem. A co jeszcze dopowiem, właśnie córka w tym roku jako czteroletnia jest najlepszym lotnikiem oddziału Szczekocin. Jej córka właśnie. Tak, to ta samica, którą prezentowaliśmy. Tak, którą żeśmy prezentowali. 143,85 właśnie, jej córka najlepszym lotnikiem oddziału właśnie. Tak jest, no ale właśnie treningi czasem takie bywają, że no właśnie tak samo jak w sezonie lotowym przeważnie wywożę gołębie raz przynajmniej w tygodniu, czasami na początku lotu dwa razy w tygodniu,
ale właśnie to jest to, że czasami się właśnie gubi w tygodniu gołębie. I to jest taki ból, bo z lotu jak się gołębia zgubi, no to tam jeszcze... Myśli się, że doleci. Tak, ale z takiego treningu, jeżeli gołąb nie wraca w tym samym dniu, to znaczy, że już się chyba nie wróci. Nie ma się no, bo go wiadomo, co jednak po drodze to jednak albo się rozbije druty, albo jastrząb. No takie są realia tych wywózek właśnie w tygodniu. Ale jeżeli się gołębia nie wywozi w tygodniu, to nie ma czołowych konkursów też. No, coś za coś, no niestety. No. Czyli pierwsze loty dwa razy w tygodniu, później już raz? No, później raz przeważnie. Przeważnie to piątek jest. Jeżeli jest normalnie lot w niedzielę, to piątek rano. A jak wygląda karmienie i ogólnie przygotowanie na takie loty, powiedzmy, szybkościowe? To znaczy na takie loty 300 km. Już bez młodych. Mówię tutaj o wdowieństwie. Jest to, powiedzmy, karmienie takie, wydzielana karma, czy i ewentualnie znaczy, wtedy, jeśli jest w piątek ta wywózka, czy te gołębie jeszcze później wieczorem w piątek trenują? To znaczy, ja to zwracam głównie uwagę na temperaturę. Jeżeli jest zimno, pogoda jakaś tam deszczowa, zimno, to staram się gołębie nakarmić przed lotem. I nawet nie to, że samą dietą, nawet powiedzmy przeważnie tam jerry, przeważnie tak troszeczkę kukurydzy, żeby po prostu ten gołąb miał siłę po prostu powrócenia, że tak powiem, do gołębnika. Ale jeżeli jest już upalnie, powiedzmy upalnie, typu 25 stopni, 6 stopni, to już wtedy gołębie raz, że w sobotę już są niekarmione na 300. No i raczej ja nawet stosowałem to, że nawet na 500 gołębi nie karmiłem w sobotę. Ale u nas teraz w rejonie lotowym karmione są gołębie w kabinie. W kabinie. Także staram się gołębie nakarmić dobrze w domu, żeby one w kabinie jak najmniej zjadły. Nie wiem, czy to jest dobra teoria. Trudno to powiedzieć. No jak widać chyba po konkursach to im nie przeszkadzała ta teoria. No, myślę, że może i dobrze. No. Ale tak jak mówię, to karmienie u mnie zależy od temperatury. Jak jest zimno, to gołębie staram się karmić jak najlepiej i nie drobną karmą, tylko zazwyczaj grubą karmą. Głównie chodzi o te loty majowe. I to jest na przykład, dużo hodowców popełnia błąd, jeżeli gołębie karmią delikatnie, super dietą tam powiedzmy. To jest naprawdę, to jest duży błąd. Ja staram się gołębie, jeżeli jest temperatura, zimno jest, to staram się gołębie dobrze karmić, grubą karmą karmić. Grubą. Jeżeli jest upalnie, tak jak wspomniałem, no niestety drobna karma, energetyczna i w sobotę są niekarmione. A jak jest ciepło, to zazwyczaj jest pod wiatr. To zazwyczaj jest pod wiatr, dokładnie. Czyli tak. Wtedy musi być energia. Musi być energia, tak. Ale rozumiem, że nawet jeśli jest zimno, one są karmione dobrą karmą, to jednak porcjowane. No nie tak do końca. Powiedzmy tam do pół godziny tam w tym karmniku powiedzmy coś tam jeszcze musi być. Bo w naszym sporcie to wiadomo, że tutaj jeżeli chodzi o dobre gołębie, o dobre lotniki. Dobry lotnik on się nigdy nie przeje. On pierwszy od karmnika odchodzi i wtedy nawet poznać, który jest dobrym lotnikiem, który jest dobry gołąb, dobrym lotnikiem. No ja widzę, ja tego właśnie super lotnika, to czasami to szłem i wyganiałem go z celi, żeby jeszcze sobie coś zjadł. A on nie. On jemu doszedł, już nie było potrzebne. Jemu było niepotrzebne. A te właśnie, które się opychają przy tym karmniku, no to niestety, ale one nigdy nie będą dobrymi lotnikami. No po prostu się zapasają, no. Także no, staram się nie za dużo przekarmiać, chociaż mam taką rękę troszeczkę cięższą. Lubię gołębie, żeby po prostu nie były głodne. Lubię ich tam troszeczkę więcej im dać, ale to czasami jest też błąd. No. Bo tak wspomniałem, że jednak dobry gołąb się nigdy nie przeje. No. Tak jest. I teraz przejdziemy sobie już do lotów dalekich. No bo też tak punktem zaczepienia jest to, że z tych 500 z maratonów loty wychodziły bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Można to podsumować tym, że z tego maratonu, no bardzo wymagającego pod wiatr, pierwszy, trzeci gołąb na oddział. Tak, tak. No i wiadomo, na tych dalekich lotach przygotowanie i gołąb, co musi oczywiście być razem połączone, daje później efekty.
Jak takiego gołębia na taki wymagający maraton przygotować? No przede wszystkim, no wiadomo, że... Piana z pojednika, to wiem. To wiadomo, tak, tak, tak. No co tu, ja na przykład na dłuższe loty staram się gołębiom no, więcej kukurydzy troszeczkę, powiem szczerze, sypać, troszeczkę więcej. To jest podstawa. No i karma nie musi być to taka gruba. No, więcej energii, że tak powiem. I to nie to, że na przykład w poniedziałek, wtorek karma, powiedzmy, sama dieta, nie. Ja już powiedzmy, jeżeli to jest po lekkim locie, to już u mnie gołębie w poniedziałek 50% lotowej jedzą i 50% super diety. I tak jest, powiedzmy, poniedziałek, wtorek, środa, poniedziałek, to jest tak 50% lotowej, 50% super diety. Wtorek, jeżeli będzie jakiś lot wymagający, to staram się we wtorek, w środę dobrze gołębie karmić. Dobrze to znaczy, dobrze, to znaczy karmą lotową bardziej. Z grochami, rozumiem? Tak, tak, tak. Dopiero w czwartek, jeżeli ma być już, widzę, upalnie czy coś, to już staram się gołębiom troszeczkę więcej, troszeczkę jerry wprowadzać, troszeczkę lżejszą karmę taką, powiedzmy. Żeby ich... Nie zatuścić tych gołębi, przede wszystkim, żeby one były lekkie przede wszystkim, lekkie. Jeżeli to ma być lot wymagający pod wiatr, upalnie. Bo jeżeli gołąb idzie na lot upalny, nie musi być, on nie może być ciężki. On nie może być ciężki, on musi być lekki, ale musi mieć mięśnia naładowane. Czyli okrągły. Okrągły, dokładnie. No, no to odnośnie tego karmienia rozumiem, że one na taki maraton to już jedzą ile chcą. No, tylko żeby znowu nie przekarmiać, żeby on, powiem szczerze tak, żeby on... jak najwięcej przed lotem gołąb, przed taką 500-ką czy przed maratonem, jak najwięcej przed tym lotem zjadł. No bo jeżeli będziemy gołębia przekarmiać wtorek, środa i na przykład on, jeżeli jest to, powiedzmy, już, bo nieraz jest, że w czwartek już jest wkładanie na maraton, bo jeżeli jest w sobotę maraton, no to w czwartek jest wkładanie, to jeżeli on w czwartek nic nie zje już ten gołąb, to jest po locie, że tak powiem szczerze, bo on w kabinie albo coś złapie, albo nie. Czyli musi wytrzymać ten apetyt. Tak, musi, trzeba niestety, ale umiejętnie tego gołębia karmić, a żeby go nie przekarmić, żeby on, można powiedzieć, cały czas miał ten apetyt. Bo tak jak mówię, że on musi przed lotem jak najwięcej zjeść, przed lotem. A jeśli chodzi o stosowanie właśnie dodatkowych ziaren przed maratonami, czyli konopie, ewentualnie słonecznik, no kukurydzę, tak jak pan mówił, dokłada pan więcej? Powiem szczerze, że kiedyś dokładałem dużo, powiedzmy, słonecznika. Teraz powiem szczerze, że teraz słonecznika jest, wiadomo, w każdej karmie jest też jakiś procent słonecznika i powiem szczerze, że raczej nie dosypuję słonecznika. Więcej. Jeżeli już, to orzeszki ziemne, ale to głównie po locie. Głównie po locie. Przed lotem rzadko kiedy, nie wiem, no ja przynajmniej tak powiedzmy. Słonecznika staram się mniej dawać, bo gołąb po słoneczniku się bardziej przetłuszcza. Dużo tych właśnie tłuszczy ma. A gołąb jak dużo tłuszczy ma, no to wiadomo, nie poleci. No, na takim maratonie, powiedzmy, gdzie jest 10-11 godzin, no to niestety no, gołąb musi być, tak jak mówię, tak wcześniej wspomniałem, musi być lekki, a mięśnia, jak to się mówi, doładowane. Tak jest, a jeśli chodzi o suplementację przed takim maratonem, bo jedni mówią, że trzeba dawać dużo suplementów, drudzy mówią, że przed maratonami to oby lepiej, żeby nie dawać tych suplementów, czysta woda. Jak to wygląda u pana? To znaczy tak, powiem tak, jeżeli lot się zapowiada, tak jak mówię, maraton 11 godzin, czasami 12, czy tam powiedzmy 500, 9 godzin, i jeżeli to ma być upalnie, lot wolny, no to daje, powiedzmy, w środę daje wieczorem blismo albo w czwartek rano na 500, nie? Jeden raz tylko do picia w tygodniu? Nie, mówię, w środę, powiedzmy, wieczorem i w czwartek rano. I w środę, i w czwartek. Przeważnie na 500. Natomiast z maratonami jest różnie. Przeważnie to staram się nie dawać, bo to są, wiadomo, dwudniowe. Dwudniowe wyprzedzenie, nie, z tym wkładaniem. Wkładanie, tak.
No i raczej na maratony rzadko kiedy, żebym właśnie ten blisfon podawał, bo ten gołąb praktycznie on już, ten blisfon to aby nie działał, można tak powiedzieć, nie? Chyba, żeby dać, można powiedzieć, przed samym lotem, ale nigdy tego nie stosowałem. Nie tego, ale nigdy na przykład nie daję z wiatrem właśnie tego blisformu, bo już tak nieraz miałem, jeżeli bym podał blisform z wiatrem, to powiedzmy, to nie było dobrze. No, nie było tych czołowych konkursów, tylko gołębie po prostu potrafiły przechodzić. No. Także teraz przechodzimy do tematu prezentacji gołębi, które znajdą się na aukcji. No muszę powiedzieć, że bardzo dużo gołębi będzie z tej rodziny właśnie najlepszego lotnika. Między innymi będą dwójka dzieci jego będzie. Będzie też dwójka półrodzeństwa po tym samym ojcu, bo tak jak mówiliśmy, matka niestety już nie żyje. Będzie też dwójka rodzeństwa lotniczki. Po córce też lotnika, ale będzie też dwójka rodzeństwa do tej samicy, która w kategorii F miała 1,90 koeficjent. Tak, po tej samicy od Semmelgena. Zaczynamy od córki. Nie. Lotnika czy syna? Syna. Tego lotnika syna. Tak, syn. Jest. Najpierw samczyk, bo będzie i samiec, i samica. Samiec o numerze? 590. Tak jest, 590. 0397. Widocznie to będzie samczyk. Tak, ten raczej samczyk. On jest właśnie po całej tej parze, którą prezentowaliśmy. Tak, tak. Po tym super lotniku i po samicy 305 z Hulikanu. Przypomnijmy tylko odnośnie właśnie tego ojca, jak on w tym roku siadał. No, trzy razy pierwszy, dwa razy pierwszy z 500 i pierwszy z maratonu, pierwszy w rejonie. 1,06 w kategorii I. To znaczy miałby w kategorii, gdyby nie te 50 km. Nie byle te 50, co brakło, bo wymagane jest 1800. Tak, no ale w długim dystansie, gdzie wymagane jest 1500, oczywiście wynik 1,06 jak najbardziej. Także to jest syn. Teraz zaprezentujemy córkę. Córeczkę. Także teraz prezentujemy córkę najlepszego lotnika o numerze 589. Dobrze? Jeszcze przekręcimy, tak jest, 589. To jest siostra z gniazda tego przed chwilą prezentowanego. To jest widocznie, raczej to będzie samiczka, tamten był samczyk. Tak jest. Ten lotnik był w parze z tą samicą, która już została wycofana. Prezentowaliśmy, tak, wycofana 305 z 17 roku. Teraz prezentujemy gołąbka syna tego mojego najlepszego rozpłodowca, 4176. Czyli to jest półbrat do tego lotnika. A jego mamą, młodego tego, którego prezentujemy, jest? Tego, którego teraz właśnie pokazujemy. To jest samica z Hulikanów, 10. Pokażemy może rodowód tej samicy za chwileczkę. Tak, to jest gołąbek już taki troszeczkę starszy, 4 pióra do spiżenia. Tak jest. Prawdopodobnie to będzie samczyk. Bardzo ładny gołąbek. Kolejnego gołąbka prezentujemy, właśnie ojca tego lotnika, tego mojego asa, o numerze 10 000. Taki zgrabny numer. Ładny numerek, typowo dla takich asów. To jest pełny brat tego, którego pokazywaliśmy przed chwilą. Tak, pełny brat. I to będzie, no... Bardziej może samczyk. Tak, raczej samczyk będzie. Z tej pary będą trzy gołębie dostępne na aukcji. Tak. Za chwilę zaprezentujemy ostatniego. Jeszcze pokażemy jego
to jest późniejszy, jeszcze żadne piórko nie wyrzucił. 2, 4, 6, 8, 10, tak, jeszcze żadne piórko nie wyrzucił. Kolejnym gołąbkiem to jest brat poprzedniego gołębia z gniazda o numerze 1000. Tamten był 10 tysięcy, ten jest natomiast 1000, 0,397. Brat poprzedniego gołębia z gniazda. Z tym, że to będzie raczej samiczka, ale co chcę powiedzieć, najbardziej z tych późnych gołębi, najbardziej charakterystycznych na gołębniku. Może pokażemy skrzydełko. Wyróżnia się zachowaniem, rozumiem. Zachowaniem to właśnie taką ma, widzę, cechę. A lubię gołębie, które naprawdę mają na gołębniku charakter, które zawsze siedzą na tej samej półce, chociaż to są bardzo późne. Ale taka spokojna samiczka. Spokojna, taka naprawdę spokojna samiczka, bardzo. No raczej na storze to jest samiczka. No, ja ją trzymam luźno i ona nawet się nie wyrywa. Bardzo spokojny gołąbek. Nawet lubi się kamerować. Teraz prezentujemy kolejnego gołębia na aukcję o numerze 592 0397. Tak jest. I ten gołąb to jest pełne rodzeństwo. Pełna siostra samicy w kategorii F, młode. Piąta nagroda, nagroda na ogólnopolskiej wystawie i druga nagroda za standard. To jest pełna siostra. Możemy pokazać właśnie tę kartę. To jest właśnie pełne rodzeństwo. Pełna siostra, tak, i siostra też była białolotka, niebieska białolotka. Dokładnie taka sama, dokładnie. Bardzo dobrze są oceniane te gołębie w standardzie, bardzo dobre. Takie jej skrzydełko. Dokładnie taka sama jak siostra. Teraz zaprezentujemy brata tej poprzedniej białolotki. Tamta był najprawdopodobniej samica, ten natomiast będzie na pewno to samczyk. Ten jest naprawdę bardzo mocny gołąb, bardzo mocny. Budowa. Jeszcze jego numer podamy. Tak, zaraz. 593 0397. Tak jest. I to jest pełny brat piątej lotniczki Polski w kategorii F. F. A nie wspomnieliśmy o jej rodzicach. To jest po takiej imbredce od Serbengena, ale to są głównie gołębie Vandenabele. Po bardzo dobrym gołębiu właśnie po wnuku Blixena. A ze strony ojca, ojciec też gołębi Vandenabele z Turbo i Witebuika. Teraz zaprezentujemy kolejnego gołąbka, natomiast po siostrze tego lotnika. Siostra jest akurat przekazana do rozpłodu. Ten gołąbek ma numer 591. Skrzydełko. Prawdopodobnie będzie to samiczka. To jest po siostrze tego lotnika. Tego lotnika, tak. Natomiast ojcem? Ojcem jest taki gołąb zakupiony od Radka Małolepszego o numerze 2500. To jest właśnie po synie gołębia najlepszym rozpłodowcem z tej linii 501. Od Wolemansa. Także na prezentacji gołębi materiał dzisiejszy sobie zakończymy. Natomiast zaprezentowaliśmy tylko część gołębi, które będą dostępne na aukcji. Generalnie będą dostępne dwie aukcje z pana hodowli. Będą to wszystko gołębie późne. Część gołębi po wdowcach, część gołębi po gołębiach rozpłodowych. Coś więcej na temat tych gołębi, które będą jeszcze dostępne. No bo z tego, co zaprezentowaliśmy, to większość wywodzi się właśnie z tej rodziny. Tak. No, będą jeszcze dwie samiczki prawdopodobnie po córce tego lotnika. Prawdopodobnie to będą obydwie samiczki, akurat żeśmy tutaj ich nie prezentowali. I natomiast jeszcze będzie jeden gołąbek po
też po siostrze tego lotnika. Także tutaj praktycznie same gołąbki z tej rodziny, z tej mojej najlepszej, można powiedzieć, tych najlepszych gołębi. Tak jest. Także za dzisiejszy materiał dziękujemy. Na pewno będzie jeszcze okazja się spotkać, żeby omówić inne kwestie. Dziś w gołębniku nie byliśmy na przykład, więc następnym razem sobie to nadrobimy. Mi pozostaje życzyć teraz dużo spokoju, no bo poza sezonem wypadałoby trochę odpocząć. I wszystkiego dobrego i również dla wszystkich hodowców dobry lot. Dobry lot. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.